Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Ostatnia nowelizacja prawa o ruchu drogowym jednoznacznie ustaliła, że pieszy nie tylko na przejściu dla niego przeznaczonym ma pierwszeństwo, ale przysługuje mu ono już gdy na nie wchodzi. Ustawodawca jednak nie zwolnił pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wkraczania na zebrę. Co ważne, prawo o ruchu drogowym pozwala pieszemu przejść przez jezdnię poza miejscem do tego wyznaczonym, ale nie daje mu już tutaj prawa pierwszeństwa. Warto o tym pamiętać, a w razie wątpliwości sięgnąć do artykułu 13 Prawa o ruchu drogowym. Warto również zapoznać się z nowymi przepisami regulującymi zasady poruszania się na przejściach dla pieszych rowerem i coraz popularniejszą hulajnogą elektryczną. Wciąż do rzadkości należą rowerzyści, którzy przemierzając jezdnię drogą dla pieszych, zsiadają z rowerów. Jeszcze rzadziej robią to kierujący elektrycznymi hulajnogami. Dlatego warto przypomnieć osobom kierującym tego rodzaju pojazdami, że jeśli zamierzają przez zebrę przeznaczoną dla pieszych przejechać, to pierwszeństwo przed autem im po prostu nie przysługuje, bo nie są pieszymi. A to oznacza, że jeśli dojdzie do kolizji z samochodem, będą nie tylko poważnie poturbowani, ale też winni spowodowania tego zdarzenia. Warto jest patrzeć na oznakowanie. Z niego jednoznacznie kierujący wyczytają, czy powinni swój pojazd przez jezdnię przeprowadzić, czy też mogą przez nią przejechać. Jeśli ścieżka rowerowa przecina jezdnię, kierowca auta zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa znajdującemu się tam rowerzyście, ale też i kierującemu hulajnogą elektryczną. Oczywiście wciąż nadrzędne znaczenie ma sygnalizacja świetlna. Do niej wszyscy użytkownicy dróg zobowiązani są stosować się bez wyjątków. Warto również pamiętać, że elektryczną hulajnogą dzieci do 10 roku życia mogą poruszać się wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Starsi użytkownicy, ci od 10 do 18 roku życia, mogą się przemieszczać swymi urządzeniami po drogach, o ile posiadają kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy. Osoby pełnoletnie już takich uprawnień nie muszą mieć.